Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Łowica, to jest kolejny odcinek z symulatora Contraband Police. Tak. Dzisiaj taki inny trochę początek, inaczej powiedziany. Trochę bardziej energicznie. Już sobie gardło nadwyrężyłem. Kolejny pracowity dzień na granicy, rozdział czwarty, wielkie porządki. O tak, tylko sobie znowuż muszę ściszyć lekko. O 2 decybele swój mikrofon. Dobra. Idziemy zobaczyć gazetę. 4-30 kwietnia 1981 roku. W całym kraju trwają przygotowania na ludzi wyczekiwanych Igrzysk Olimpijskich. Nie, to już chyba było, czy nie? Jak mi się wydaje. No tak to jest, no nie nagrywam tego w jednym ciągu wszystkich odcinków. No to już no, dla mnie by to było męczące, nie? Coś tutaj się zmieniło. A stan techniczny nie może mieć więcej niż 6 usterki i musi być karta pojazdu. Niszczone światła 3 i albarak. No dobrze. I kontrolujemy wagę. Mamy 2221 dolarków. Na razie. A póki co nic mi nie trzeba. Pan ma tylko... Ile? 760? No rzeczywiście. Dzień dobry. I'm on Zorgit. Zgadza się, masa się zgadza. Rejestracji pan nie ma z przodu, wiesz pan? Aba 8537 HB. To się zgadza. A numer paszportu też się zgadza. A te ważności dokumentów też. A na przy. Światełkiem tylko poświecę. Zobaczę, co tu pan ma. Dwa detergenty, tak? Okej. I tu pan masz jeszcze... O, bagaż. To pan leci cichy, nic pan nie mówisz. Witam. Oddaj panu to. Tam nic nie ma w środku. Wolałem sprawdzić. A nam rad 2 detergenty, 1 bagaż, tu by się wszystko zgadzało. A muszę panie usterki panu wpisać, wiesz pan? Niestety. Czyli tak, czyli lecimy. Tu pan ma wszystko, lusterko. Masz pan jedną oponę przybitą. Światła są w porządku, chyba pan nie masz zderzaka z przodu, wiesz pan? Razem z tablicą rejestracyjną. I lusterka pan nie masz, wiesz pan? Może są 3. Elementy. Się pan cieszy, że ma pan lampy w całości. Zderzaka z tyłu też pan nie masz. Czy on nie ma zderzaków? Ma zderzaki, czy nie ma zderzaków? Nie no, nie ma aż 2 zderzaków. Nie, bo ja nie wiem, jak pana samochód powinien wyglądać, wiesz pan? No tutaj żaden taki nie stoi. Nie, nie stoi już.
A i to jest chłopak, wiesz pan? No, proszę bardzo, możemy mu to opchnąć. Proszę bardzo. Jaki dobry interes. No to jest... Super. Ja się zastanawiam. Dobrze, że mam jeszcze amunicję do tego. Te bronie się psują? Nie. Do mnie? Czy dobrze, żebym się przesunął? Panim, jednego już mamy mniej. Ricze, ja, uciekaj, panie, co ty robisz? Ale że mnie trafił? Ja niestety nie mam granatów. Idzie. No wiem, tu jesteś, no. Jest ten jeszcze jeden. Proszę bardzo. Szybko poszło. Nie no, patrzcie, no. 20. Ojej, trzeba jechać kupić amunicję. Niech się tylko ten dzień skończy, nie? Coś może ulepszyć, bo te ataki są już naprawdę zmasowane lekko. Dokument. Dziękuję. Dobra, wszystko jest oczywiście złe. Akaristan, no ale no. Coś tak nie wiem. Pan chyba dał nas do mnie wyjeżdżał. Tam 1808 QY. Potrzebuje pan paru rzeczy, no niestety nic nie mam na sprzedaż. Ale może pan masz? O, no jak miło, po 16 możemy kupić. Potem komuś upchniemy. A, bo ja jeszcze kontrabandy mam przy sobie. No dobra. Panie, ja tylko pana zważę, dobrze? 1230. Zgadza się. Cóż, panie, pan i tak nie wiedzie. Jedna żarówka. Przebita. No niestety, z tej lokalizacji nie mam żadnego przemytu.
Dobrze, ale spiszmy sobie w raporcie inspekcji. Czy masz pan przebitą jedną oponę z tyłu? Witam żarówkę z przodu. Okej. Kolejną oponę przebito. A znowuż nie wyciszyłem urządzenia mobilnego, niestety. Ale już naprawiłem swój błąd. Ale już poza tym to pan masz wszystko, nie? Czy z tym by pan akurat wjechał? No ale cóż, i tak pan nie wierzysz. Do widzenia. Jak to nie? Ktoś tak. No i tu jeszcze jeden przyjechał? Co za ham. Myślałem, że dzisiaj szybciej skończymy. A zdjęcie, typ pojazdu. A nie miał luster. No rzeczywiście, no lusterka może się nie spojrzeć. Ili albarak wariatko nie tap adaszajać. Etyś lepty durak alma i zalić meno. Powratku heno, a ja madro kosztocie od maszynu. Naprawę? Aha. Zaure normela, zaur normela, zaur normela. To jest ważne, to jest ważne. Cyferki się zgadzają. 4190. No cóż, tu jest dobrze. Nify 9255Y. Typ pojazdu to ja sobie mogę sprawdzić. Tylko, że nie wiem, jakie są pojazdy, wiesz pan? Aha, tu sobie możemy sprawdzić, aha. Grazduk. No, to jest pan Grazduk. No i pan chce handel. No jak miło. Już się dorobiłem, widzicie? Papierosy masz pan za 28. Miary tania. Eto ad obarstny teresny. No był to dobry interes. Zgadzam się. No cóż, tu u pana widzę, że jest wszystko w porządku. Nawet samochód jest ładny. Wpiszemy sobie tylko to, co pan tutaj przewozisz. Okej. No. O, się spisało. Dobra. Ładnie. Okej. Nawet pan ma ładny samochód. Wiesz pan? Nic tu u pana się nie dzieje. Było też ładnie. Lampki, wszystko jest na swoim miejscu. No dobrze, panie. Ostatnia sprawa, czyli ładunek. 5 worków ziemniaków są, skrzynki bananów, 2 materiały, worek z cementem 10, detergenty. Zaczął pan na jeszcze wpisane materiały łatwopalne 1. No dobra, ale 2 skrzynki bananów? Bo to detergenty się nie zgadzały. Ej, miały być 3, a są 2. Nie wierzysz pan tu u siebie w kabinie tych detergentów, nie?
Dobra, muszę tu jeszcze raz wejść. A tu są detergenty jeszcze. Dobra. Niech się pan nie denerwuje. Mógłbym równie dobrze wsadzić sam te jedne detergenty, no ale już ciul. Możesz pamiętać. Do widzenia. Jeszcze jeden tam przyjechał z tyłu. Za wolno pracuje. Perfekcyjna kontrola. Witam. Zamankara. Zamankara, zamankara. To jest na 05. A można wywieźć do handlu? No już pan chce handlować? O taniej papierosy? Nie, no za tyle to ja nie sprzedam. A z oddychy to mogę papier. Ale to wykupić. A i muszę jechać kupić w ogóle nóż. Łom. Dobra. I amunicję. Dobra, panie, chwila, moment, dobrze? Teraz ja sprawdzam panu tutaj te dokumenty. Ważność się zgadza, jeszcze sprawdzimy, czy pan wagi nie przekracza, nie? A akurat nie. Zetka 8519 QV. Zgadza się. No dobra, otwórz pan. Pan tu przewozisz. To. Meczka oleju 2. A meczka piwa 4. Nie no, beczki są, ale trochę na odwrót. Oś się panu pomyliło. List przewozowy masz pan do niczego. Jak mogę tylko panu powiedzieć. Jednej szyby pan nie masz z tyłu. To tutaj dalej. Nie, wszystko w porządku, w porządku. Nie no, samochód masz pan ładny, tylko jednej szyby pan nie masz. No niestety, nie może pan przyjechać. Jaki błąd. Żadnego błędu nie popełniłem. I tam... Coś pominąłem, a zdjęcia, a lusterek jeszcze nie ma. No cóż. Andalet Mater. A ten może od tego być. Andalet Mater. Andalet Mater. EP559. Zgadza się. Samochód to jest niby Adam. To może być. No właśnie. Pan od przemytów. Dobry. Powiem tak, zaraz pan będzie wyskakiwał z tego samochodu. O, obarna robota. Wybudru od Liksomo. Alkohol. Więcej alkoholu. Tak? Tutaj też? Nie. Już nie ma.
Oczywiście, że ci ble wyładuje, nie? Więcej alkoholu. Więcej alkoholu. Co, nie ma miejsca? Panie, pan poczeka, dobrze? Najlepiej to niech pan już wyjdzie. A nie, ja sobie tutaj tylko alkohol sam. A widzi pan, tu pełno tego leży. No. Już jesteśmy oszykowani do transportu. Pamiętam tylko, ilu ja tu już mam więźniów. No zaraz się przekonamy. Może pan się popatrzeć, co ja tu panu robię z samochodem, tak? Idziesz pan. Tutaj pan nie ukrywasz tego czasem? Chyba nie, nie? Jeszcze tu możesz wyjść pan ukrywać. No niestety. Jeszcze do środka wejdziemy, dobrze? Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Jeszcze pan się nie domyślasz, czemu to robią? To też wyładujemy. No, uznajmy, że tam nie ma. Tutaj nie ma, tutaj... O! A jednak... O, kolejny... A, tu jest nawet oznaczony. No. Idealnie, akurat się łom skończył, panie. Zostaje pan oczywiście aresztowany. A pan sam siedzi? Do miłego. Idziemy się kolejnym razem, oczywiście. Teraz pojedziemy sobie sprzedać naszą kontrabandę. A najpierw, panie, proszę tu oczyścić, dobrze? A w silniku jeszcze miałeś? No cóż. Tym razem nie zauważyłem. Dobra, jedziemy. Wypadało naprawić trochę tego samochodu, bo to... aż wstyd jeździć. Dobra, do bazy policyjnej pojedziemy, sprzedamy tego wszystkiego. To tam mamy w samochodzie. I drzewo. Dobrze, że mam jeszcze tą sikierę. Nie musiał naokoło jechać. A dobra. Nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Panowie się nie pieczą. Tak jak widać, że przy bazie policji. Dobry. A nie, no dobra, ale z toporem to ja nie będę tutaj do pana przychodził może, nie? No, wieść.
A, przepraszam. Przepraszam, ja tutaj jadę. No, panowie. Chcę tylko przejechać. O, da ta mi przejechać, czy będzie ta teraz strzelać, no. Właśnie. Ja jadę. Po narzędzia. Nie mam czasu. Nie mam czasu na takie rzeczy. O, nie mi drzwi skasowani, aha. Super. Witam. Co ja potrzebowałem? A tak, łom. Najlepiej za dwa łomy. Ten sum jako narzędzie też jest dobre. Dobra, bieram. Wideł nie potrzebują. No dobrze. I amunicja do... W sumie na ten karabin już nie stać. Karabin ma większe obrażenia. Dobra, na razie zostajemy przy... Pistolecie maszynowe. Dobra. No naprawdę był dobry interes, no. Ja powiem, że nie. Dobrze, i wróciliśmy do siebie. Nie weź napraw ten samochód, bo mi łatwiej drzwi kliknąć niż w te kluczyki, nie? I na koniec pojedziemy zobaczyć, co tam u nas słychać. No właśnie, tak nie sprawdziłem. Nie mam tu chyba żadnej kontrabandy. Nie ma. Jest rurka, szpadel. Dobra, jeden łom sobie zostawimy. Dobra. Kwaterę, magazynu nie potrzebujemy. Więzienie też jest wystarczające. Dobra. Tyl ma pistolet maszynowy. Dobra, ulepszymy iść tak, żeby...
Dobra. I snajper, niech ma już ten karabin snajperski, nie? To by się przydało. To całe pieniądze wydałem i co teraz? Prawie nie. Nie, ja całe pieniądze wydałem na lepsze. Nie wiem. Aha, nie miałem żadnego podsumowania dnia. Dobrze więc, drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się już w następnym, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.